tonie Państwa pierwszy festiwal, jak dobrze pamiętam, parę lat temu już spotykaliśmy się w Łodzi. Czy Państwo uważają, że organizowanie tego typu festiwali ma sens? Oczywiście. Inaczej byśmy nie przyjechali. No jest to, uważam, bardzo fajna impreza, na której się spotykają ludzie, którzy podobnie myślą pozytywnie o tym, jak ratować tkankę społeczną po prostu, niszczoną przez komercjalizację, przez kryzys również. I to my się tu ładujemy taką pozytywną energią. Jest to dla nas bardzo też ważne, że coś można zrobić, prawda? Czy Państwo uważają, że w ciągu ostatnich paru lat jakoś tak ta aktywność społeczna oddolna ruszyła się? No bo ja na przykład obserwuję, że więcej powstaje organizacji, które się zajmują pozyskiwaniem informacji albo monitoringiem władz. Czy Państwo widzą to samo? A nie, no to jest bardzo wyraźne. Ludzie po prostu przytomnieją. Wie pan, może to nie jest akurat, można powiedzieć, w profilu obywatela, ale również to, że tyle osób w tej chwili domaga się wyjaśnienia prawdy o Smoleńsku. To też jest dowód obudzenia się poczucia państwowej, znaczy potrzeby niepodległości, suwerenności. Obudzenie myślenia. No i właśnie, i to, że po prostu przestają wierzyć w jakieś kłamstwa, brednie, bzdury. I to jest jakaś nadzieja na przyszłość. Dziękuję bardzo.